Brawo, panie Pawle, witamy serdecznie w Kajaczkiewu. Chyba ja pierwszy jestem. Czas trudny nam tutaj, no nie mamy czasu. No brawo! Pani wójt oczywiście pełni rolę gospodarza, podarzacz i każdego zawodnika będzie obwieszała galami. Zawodnik. Te 50 wywalone, to jest Krzysztof Szymanowski. Witamy panie Krzysztofie. I 69 numer do wykańskiego, to jest Piotr Cypriański. 69 numer. Gratulujemy. Gratulujemy. Ale dobrze wiem, pan Piotr Cypriański, to marzenie. Tak? Dobrze mówię, panie Piotrze? Bardzo dobrze, pamiętam jeszcze tyle. Okej. Okay. Problem mamy zajęty, jak mówimy, ale nieważne, będziemy witać wszystkich zawodników. 163, numer to jest Marcin Fylał. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Także tu naród trochę przy wręczeniu potem wiesz. Tylko tego pierwszego nie mam, bo nie było się. Którego pierwszego? Tarasiuka. A zrobiliście te zamki, jak były tam to trzeba po prostu, żeby... I zbliżę się do mety następnym zawodnik. Roman Kłosowski, podobno numeru, jeżeli będziemy szukać. Brawo dla pana Romana, brawo panie Romanie. 31 numer, brawo dla pana, jest to pan Roman Kłosowski. Panie Romanie, piąty pan jest, jeśli by było. A tu bez numeru, zawodnik. Też witamy. Brawo! Zapytajcie się o numer do pana, może? 206 tutaj mi mówi pan, to jest to Filip Jańczak. Tutaj nie wolno, bo biegną, choć babcia weźmie pokażę. Zobacz, biegną, tu zaraz pobiegnie, tak? Bez moka? A chcesz się napić? Proszę, babcia się napije. Dochodzi 38 minut. I zaraz na przykrojemy numer. Brawo. 140 to jest Grzegorz Urbańczyk. Brawo panie Grzegorzu. Witamy. Brawo, brawo! 162 nam powiedział, że wytnił, że to wystarczy. Brawo! Czyli Marcin Grzegorz. Witamy panie Marcinie. Strasznie nam zameldowała, nie wiem, czy cenie od polowania, czy od asekuracji, nieważne. Ważne, że są i wrócili na trasę. I następny zawodnik, kolejny. Roman Rowiecki, numer, zaraz zobaczymy. Pan Roman Rowiecki, witamy panie Romanie, brawo, wszystko, siódme miejsce chyba. Ciekawe ile babci gardła starczy dla wszystkich. Hola. Wiesz? Nie wiadomo. Może do podciągania, nie? Znajomych, albo... 40 minuta. Dochodzi na moim czasomierzu. I następny zawodnik.
Dawid, nasz Dawid Kutelman, brawo Dawid, brawo Dawid, pierwszy zawodnik w gminie Kołaczkowo. Jak zawsze, okej Dawid, pięknie. Ktoś przyjaciół mi Jacek Kutelman, brawo Jacek. I następny, kolejny zawodnik. Trzydzieści dziewięć to jest pan Filip Goryszczak. Brawo panu Filipie. No i teraz tutaj jest jeden bez numeru, nieważne. Ile? 184 to jest pan Jacek Paczkowski. Brawo! I pierwszy pan jest 184, brawo, brawo, to jest pani Katrzelina, Katrzelina Ptaszuk. I to jest zawodnik bez numeru. 77 zawodnik już odszyfrujemy, to jest Krzysztof Tomaszewski. Brawo panu Krzysztofie. Witamy na mecie następnego zawodnika, kolejnego. 25 to jest zawodnik Błażej Kaczor. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Panie Tomaszewski, rozstrzygają w tył. Trzy pojadajemy do 52, brawo, już czytam szybko, to jest pan Krystian Tomaszewski. Trzy pojadajemy, tam jest podobno taki pojemnik, to jest dla zawodników, mówię, czy do zawodników teraz. Zawodnik bez numeru, trudno nam je wyszyfrować, może nam krzyknie numer, może pan powiedzie numer. Trudno nie słyszę. Niecio, dobrze. Dwóch zawodników. Nie, jeden jest na dole, na pewno. Jaki pan miał numer? 205. 89 to jest Marek Boczan. Duży zawodnik był bez numeru, nie możemy odszyfrować. Przykro nam bardzo. Uważają. Jaki numer? Numer 40, żeby Państwo do mety zbliża się 40, Przemysław Policja. 37, 137 to jest Katarzyna Dorner, brawo Pani Kasiu. I 92 to jest Jan Łuk. I 40 w Biebła to jest Adam Kruszyński. Kraczkowo, witamy Adam. I 40 do mety się zbliża, to jest Wiesław Garabarek, witamy Panie Wiesławie. Gratulujemy. I następni zawodnicy. Nie zawsze nam się to udaje, jak grupka biegnie. Tu zawodnik bez numeru, też witamy, oczywiście nieważne, czy numer, czy to jest następny też bez numeru. Nie ma numeru. Nie muszę przeczytać tam dziesiątkę bezmumerową. Może bym trafił. Na kogoś brawo, brawo dla zawodnika. Brawo! Brawo! 113 to jest Krzysztof Kłóciak. I 109 to jest Andrzej Wojciechowski. I Gryczka z druga to jest Krzysztof Prawicki. 130. 130 to jest pani Iwana Żukowska, witamy. I 114 to jest Mateusz Sokowski. Witamy pani Mateuszu, biegną następni zawodnicy. Skupiamy się. I 143 to jest Jacek Krymczak. Brawo panu Jacku, brawo, witamy na mecie. Brawo, biegnie następny. Biegnie następny. I jedynka biegnie, to jest Krzysztof Sarny. Pomiar czasu maratończyk to jest firma, która bierze nam czas. Pomiar czasu www.maratończyk pomiarczasu.pl. I brawa następni zawodnicy. 80, drodzy Państwo, to jest Adrian Furkow. 42 to jest Jarosław Frankowski.
I 15 zbiega, tak, to jest Grzegorz Kozłowski. 197, pani Kipko, mam tutaj Majka, to jest pani Asia Stawiona, witamy pani Asiu. Dobrze, wyniki online są na stronie tutaj www.naratończypomiarczasu.pl, pan mi podpowiada, a tu witamy następnego zawodnika, 84, to jest Andrzej Szalaty, Kołaczkowo, poznaliśmy z daleka. I ci, drodzy państwo, drodzy zawodnicy, oddajemy 79, do czyneczki ci tu oddajemy. 79 to jest Janusz Tańcza, brawo panie Januszu. I 19 to jest Jarosław Piotrowski. 144 to jest Aleksandra Dzieszkowska. I 48 zbiega to jest Michał Zabiszak. 181 witamy na mecie Agnieszka Serżysko. 55 na mecie był to jest Mateusz Zieliński. I 19 to jest Krzysztof Szybiak. I 20 to jest Jakub Niborkowski. Razem biegły. Przypominam, oddajemy ciepły do skrzyneczki. Pani prosi tutaj. Z firmy www.maratończypomiarczasu.pl. Czasy są, możemy sobie w każdej chwili podejrzeć online. Także jeśli któryś z zawodników, a pewnie wszyscy mają dostęp, internetu, odszukujemy sobie i czasy są podawane na bieżąco. www.maratończypomiarczasu razempisane.pl. Następni zawodnicy. 27 numer, witamy bardzo serdecznie, to jest Tomasz Waraczewski. I 160 to jest Darek Kupi. Brawo panie Darku i następni biegną. 153 to jest zawodnik Janusz Zarunda. Janusz, wcale cię nie poznałem. Brawo dla Janusza, brawo. 148, 148 to jest Patrycja Grzeszczyk i 95, zbiega to jest Ryszard Kryziel, Kołaczkowo oczywiście, pewnie, że tak. Mamy parę zawodników, Kołaczkowana, na coraz więcej tutaj zbiega. Przypominam jeszcze raz, czy to oddajemy do skrzyneczki. A czasy i wyniki możemy sobie na online'owo odebrać. Brawo, brawo. 143 dziś do przypływuje pana, to jest Krzysztof Zdrębski. Brawo panie Krzysztofie. 86 to jest Janusz Kupczak. 88 to jest Janusz Grzegorek. I 60 biega Marek Gomorski. Brawo, to jest Waldemar Antczak, tutaj od naszej strony z boku. 26 to jest Jadomir Jarząb. I 21 numerów to jest, proszę państwa, Tomasz Przybylski. I 111 dobiega do nas, to jest Tomasz Dominiak. I 53 numer to jest Fabian Pawłowski. 39 zbliża się Michał Szlachetka i 24 to jest Sławomir Śmigowicz. Dało pan środku. Bez numeru tu biegną zawodnicy. 151 i Milena Tamaszczyk. Brawo! Brawo dla pani Mileny. Przypominam, czy tu oddajemy do skrzyneczki. Tam stoi skrzyneczka, pani prosi z pomiaru czasu, bardzo proszę. Słucham, to tak dzwoni, a to pani wójt wszystkie te ordery tak dzwonią. Niekoniecznie. I następny zawodnik. Zawodnicy, tak? Paru biegnie. Już spróbujemy oczyfrować. 131 zawodnik to jest Filip Pec. 38 to jest Krzysztof Maleszka. 164 Jeszczykan to jest, no ma napisane NN, więc nie wiem, pan nie podał chyba swoich danych. I
Łukasz Abramowicz, to tutaj mi podarza, że panie Łukaszu, to chodzą w cenie zadziałają, ale tu mi podpowiadają pana kibice, że to pan. I pani biegnie. 81, to jest pani Sylwia Roszak-Surków, witamy państwu. I 28, już Paweł Zaraczewski. I teraz biegnie grupka, wszystkich nam się nie uda, ale może niektórych. 25 to jest 125, przepraszam, już szukam, to nie to łatwo. Tomasz Lewandowski, 192, to jest Sylwester Pawlak. 68 tutaj, to jest Robert Tomusz. No nie udało nam się tych dwóch zawodników tutaj odszyfrować. Przykro nam bardzo, jak grupka biegnie, to jeszcze na pewno utrudnione. Gdyby pan mógł nam tutaj zaleć, może na pan zrobił miejsce. 87, to już tutaj patrzymy. To jest Kamil Kubiak. I 54, to jest Karolina Apielska. No, tutaj to jest sprint. I 58 to jest Tomasz Roszak i pan Tomasz Sterner. I pani Dyk. 79, brawo pani Żaneta Obara. Brawo pani Żaneta. Witamy na nocy. Woda, medal, to tam jeszcze chip oddajemy. Przypominam, chip to Skrzynowski. I możemy już odbyć się i na posiłek. 98 i wyszyfrujemy, to jest Filip Woźniak. I 190 to jest Michał Przybylski. 115 to jest Artur Strudzik. I jeszcze brat Jacek Mitytra. 91 to jest Andrzej Majorek. To medal. 73 to jest Radosław Prus. 93 to jest pani Jasia Samson. 17 zbiega to jest Arkadiusz Zdrojewski. I 117 wydaje na mecie to jest Grzegorz Szlejbrat. I 90 to jest Radomir Tomaszewski. I bez numeru jeden z zawodników. Panowie nie mają numeru, bo mimo wszystko witamy bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Witamy, to jest Artur Kaczmarski. 169 do metu już zbiega, to jest pani Barbara Marzyńska. 154, patrzymy, to jest Paweł Roszyk. 51, brawo, to jest Jacek Nowicki, Jarek Nowicki. I 176 do metu, to jest pani Anita Kraska. 27 do metu się zbliża Jakub Waryszka. I bez numeru trudno nam zacyfrować, przykro mi bardzo. Ale mimo wszystko witamy bardzo serdecznie. Pani Wójt zawiesza piękny medal. Tam jest numerek jaki, zaledwie widać. My nie widzimy tu numeru, przykro nam. Brawo, brawo dla pana. I 179 jeszcze Adam Mucki. Witamy na mecie wszystkich zawodników. Bardzo serdecznie witamy. I dziewczynka zbiega, to jest Tomasz Jatkowski. Brawo panie Tomaszu. Tam też jest żywo, 161 to jest pani. 161 to jest pani Ania Wiśniewska. 108 to jest pani Kasia Stratyńska. 72 na mecie to jest Damian Nowakowski. 97 Marcin Apryński. Próbujemy, jak tylko nam się udaje, to próbujemy. Marcin Siedlątkowski, drugi brawo, Marcin, brawo. I to będzie numer 100.
Jeśli przyjedzie do metry z góry, to jest Mariusz Kaczmarek, brawo, panie Mariusz. Brawo. Już 94, już oczyfrowuje, to jest pan Arek Szatkowski. No i sporo tych zawodników to nie mam, nie wiem, nie jesteśmy w stanie. Wiemy, tutaj pytam się pani, ile biegło? Nie, nie wiemy. To proszę. 119 na mecie już jest zawodników. Ja państwo widzicie, pani wie wszystko. Ja tutaj kukam. To jest Dawid Zemkiewicz. 152 na mecie pani Ania Generalczyk. Kazimierz Maliński, 120. Brawo panie Kazimierzu. W piłkę też gra podobno dobrze, się stoi na bramce. Trochę lepiej jak nasi. 159. 129 jest oczyfrowione, to jest Grzegorz Dybek. 134, 135 to jest oczywiście państwo Jakobry, witamy, to jest Ela i Henia. 135 tam było, to jest tak, to jest, to chodzi się odmah był. 11, druga to jest Tomasz Krupkowski i biegnie 123, witamy na mecie, to jest Bartosz Szymanowicz. I dwusetka, czyli numer dwusetny, to jest Jakub Waszczyk. 136, oczyfrowujemy, to jest Nowy Belgluczak. 43, to jest Sebastian Grudziel. I czwóreczka, to jest Lech Falita. 30, drodzy państwo, na mecie, to jest Pusztyn Artur Maszewski. 171, teraz nam się tutaj mocno porobiło, Michał Gernaciak. 186 na mecie, to jest pan Lucek Rzeszka. 76 na mecie, to jest pan Lucek Rzeszka. 189, spaszymy, to jest Filip Biernat, brawo panie. 180, to jest Kamiński. 177, to jest 133, jest Paszo. 133 to był numer Marcin Ryflewski. I 177 na mecie, to był Mateusz Gośka. Waldemar Dudner był podobny ten. Pan profesor, witamy na mecie. I Tomasz Kwiatkowski. 170, Darku Małupczyk. Witamy panie Darku, hej hej. Patrzymy, nie przebiegamy. 188, drodzy państwo, to jest pani Justyna Kapela. Pani Justyna, brawo. 186, to jest Tomasz Jakubowski. 46 na mecie, to jest Dariusz Berkuch. 132, pani Ola Wolna. Brawa pani Olu. Następny zawodnicy, zawodniczka. I w tym radę, brawo, bierzemy wielkie, brawo, to jest pani Dorota Jasińska, pani Dorota, brawo. Nie słyszę wam na słuchawki. Witamy oklaskami następnych zawodników. 158 to jest Krzysztof Konieczka, brawo panie Krzysztofie. I następni biegacze. 147 do metrów bierze pan Leszek Musidlak. Prawo panie Leszku. I piąteczka biega, to jest Grzegorz Broniarczyk. Brawo panie Grzegorzu, brawo, brawo, brawo. My też biło po brawo. My nie możemy tak dalej. 59, Krzysztof Kurczyk. Brawo dla pana Krzysztofa. Proszę państwa, ktoś zgubił kluczyk do auta, to jest od Pyrzecika. Jeśli by tutaj był ktoś by nie mógł wyjechać, a pewnie za chwilę się dopiero dowie, to proszę bardzo tutaj albo do mnie, albo do pana, albo tutaj u pani właśnie, która mierzy czas w firmie. Kluczyki od Pyrzecika znaleziono. Nie wiem, czy duży, czy mały, dopisze tylko pojazd. Tu 12 zbiega, proszę bardzo, Bartosz Kościelniak. Thank you.
pani ma jakiś numerek, nie wiem. Nie widać. Brawo! I następny zawód. 82 następni zawodnicy to jest pani Kasia Świtek. I 60 parę, nie wiem, nie zdążyliśmy odszyfrować. No, brawo dla... Ile? Jest pani Beata Kaniewska. 50 to pan Grzegorz Kaniewski. 51 to Jarek Nowicki. I 54 Karolina Opolska. Ja się pozbawię, nie wiem. Brawo, brawo. Państwo szukacie pryszniców. Jest prysznic udostępniony tutaj, jak mówiłem, OSP Kołaczkowo. W tył na placu, czyli na parkingu. Prawdopodobnie jest uruchomione, tak mi tutaj podano. Odpowiedzialności za to nie biorę. Nie wiem, czy prysznicy to jeszcze są też w kabinie chyba. Patrzę tutaj na kogoś z organizatorów, nie widzę. Tak, ja są w kabinie prysznicy, tak. Jest dwa prysznice Teja, to jest to wiadomo, tak, to są toalety WC i dwie kabiny są z prysznicami, żółte obok, proszę, tak też można sobie skorzystać. Brawo, brawo. 76 to jest pani Monika Kaźmierczak. Brawo pani Moniko. Dwa prysznice w kabinach KPI, proszę skorzystać i jest prysznic także na siedzibie OSP Kołaczkowo, jest zapisane wielkimi literami, są tam otwarte drzwi, jest WC i także prysznic, można skorzystać. Oddajemy trzy puszczan, przypomnieć tylko zawodnikom, którzy jeszcze nie oddali, a w międzyczasie, przypominam, znaleziono kluczyki od samochodu Peugeot. 65 to jest pani Iza Ponicka i 66 to jest pan Tomasz Ponicki. Brawo! 173 do metrów zbliża się to pan Łukasz Urbańczyk. I 128, brawo, to jest pani Paulina Tomaszewska. Brawo! I Kryjeczka Krzysztof nie przejmuje. Pani Kryjeczka-Klewicz, proszę zapytać jak imię, bo nie mam zapisane. Kluczyki się znalazł, to znaczy właściciel od kluczyków, także dziękujemy znalazcy. Pan serdecznie dziękuję. Nie pamiętamy kto to był, ale kluczyki się znalazły i bardzo dobrze. I właściciel kluczyków i samochodu, a panu, który znalazł, serdecznie dziękuję. Oddajemy, przypominam zawodnikom, tak, do skrzyneczki. I brawo, brawo dla zawodniczki 105, to jest pani Anita Szawczyk. Brawo pani Anita, tak mam zapisane, tak. Chwilkę odpoczynku, prosimy chip oddać do skrzyneczki. Prosimy uzupełnić płyny. Mama! Tutaj jest, no pewnie, okej, pięknie, gratulacje. Zawodnicy, którzy odpoczęli, wykąpali się czy obmyli, mogą skorzystać z posiłku. Posiłek jest wydawany ze szczytu pałacu, od strony parku. Trzeba zabrać tam pewnie jakiś numer. I tam będzie posiłek. A teraz trójeczka biega. I 13 biega w towarzystwie, to jest pan Artur Kołodziejca. Brawo dla wszystkich, dla całej trójki. I 64, nie wiem, jak pani wójt podzieli. Pan Dariusz Iwaniak, panie Dariuszu, brawo, brawo. Nie wiem, jak pani wójt podzieliła tam te ordery, ale jeden był, tak? Wszyscy trzy? Cała trójka? Szkoda. Jeden to, co zostawił dla mnie.
Tak, ja to przypominam, jest to związane z... Za chwilę skończę myśl, tylko zobaczymy. 45 to jest pani Renata Szydlak. I 70 to jest pani Basia. Zabieramy wodę, wypełniamy płynie. Przypominam panią, żeby panie ciepło oddały, tak? Proszę zdjąć buta i skrzyneczkę. Pani z powiaru czasu tutaj bardzo proszę o to. Pani Iwona! Iwona! 83, to jest pani Adleta, Stasza Gnowicka. 175, brawo, szybko szuka, to jest pani Iwona Wieczorek. Damy się. I 116 numer jest, to znaczy pan zbiega, tak, brawo, wyjemy, brawo, to jest pierwszy, jest brawo. 150 to jest pani Karolina Batkowia. I 34 też pani, już odszyfruję szybko. Matko, to mi tutaj wiatr uprawia, to jest pani Aldona Kasperska. Ja wszystkim kibicuję. 141 to jest pan Leszek Kosmalski. Pana Panowska, brawo. Witam na mecie. 129 to jest pani Ola Warczygłowa. I 71 w towarzystwie ubiega to jest pan Mateusz Dominik. 63 też na mecie to jest pani Wioletta Iwaniak. I następne zawodniczki, o ile dobrze widzę. Przypominam, zdejmujemy wrzuta ciepły, oddajemy, uzupełniamy płyny, małe kontanko i możemy. Ja tu przygotowany chciałem odczytać, że oni nadrobili bandytę i skręcili sobie. No jeszcze jeszcze na trasie powinniśmy mieć 9 osób. 9 zawodników. Czy może zawodniczki też jeszcze, nie wiem. Zobaczymy za chwilę jak biegną. Tak, jest. I po chwili okazu możemy skorzystać z nich. Zapraszam bardzo na posiłek. Szczyt. Pałacyku, ochrony parku. Tam jest wydawany posiłek. Natomiast próby widzę, że na mecie. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że tu jeszcze jest oprócz posiłków, które organizatorzy przygotowali, ale organizatorzy także przygotowali. Dzik wrzesiński z ziemniakami. Dzik z ziemniakami, serdecznie zapraszamy. Jest to stoisko wrzesińskiej spółdzielni mleczarskiej. Panie proszę. Hola, bo biegną, jeszcze biegną. Patrzę w stronę, stronę pałacyku, po lewej stronie jest kosz, tak? I panie tam gdzieś w okolicach tego kosza. Znajdują się i zapraszają bardzo serdecznie. Wszystkich państwa zapraszamy na grzyk. Tyle na ile starczy, zobaczymy na ile. Ja sobie zamówiłem porcję, bardzo lubię. I musi być pora. I biegną na wszystkie zawodnicy. No. Jest? 32 to pan Robert Jarzębę, panie Robercie, brawo. I 44 dla pana to jest, to dla pani to jest pani Agnieszka Wrzesz. Jeszcze ten pan taki, co ze mną jeszcze trzeba, ale było ten pan. A mówiłaś, że nie dobiegnie. Ale ten zawodnik się zbliża, nie, to pani chyba, tak? Przepraszam, mam takie okulary, że nie widzę. 146, już oczywiście, tam to jest pani Ewa Werner, brawo pani Ewa. Przepraszam, że pani pomyliłem z facetem, ale to jest pani widzę.
ten. No, wkładzko nie jest zawsze super, to nie podpowiadałem dlaczego tak żyje. No dobrze, ale nie jesteśmy zadowoleni. Przeszedłem w ręce do góry, uniesiony, to pan Jan z pani Janie, brawo! Brawo! Tego mamy faktycznie, to znaczy z jednej strony się cieszymy, z drugiej nie cieszymy się, dlatego że mamy bardzo sufon na polach. Jest to tragedia dla naszych zbiorów, czy dla rolników, którzy zbiory, no niestety nie będą takie, jakie planowane. Zbliża się pani, uwaga, tam z tyłu jest... Jest 156, brawo, brawo, to jest pani Ura Sztelny. Pani Uro, brawo. Witamy panią, witamy. Brawo! Takie cienkie te oklaski jakieś brawo! Mieli. To nam się podoba. Pola też biega. Brawo, bije. Jeszcze czwórka zawodników byłaby na trasie. Na pewno, bo jeszcze nie widać końca pana, który na rowerze jechał jako zamykający wyścig. I nie wracam do pogody, bo wszędzie w koło, co otwieram telewizor, to mówię, że wszędzie pada. A się okazuje, że trochę Polskę zjechałem od góry do dołu, prawie rzeczy do środka i się okazuje, że nigdzie nie pada. Ale podobno od wtorku nie pada, musimy poczekać. Przypominam, jeśli ktoś chce skorzystać, odmyć się i prysznic, tak, mamy tutaj w kabinach. I na strażu nie ma straży, jest straży. No nie jestem w stanie się w tej chwili ruszyć, ale podobno prysznic, który jest zamontowany świeżo, zresztą po remoncie, jest zamknięte WSP. Także proszę skorzystać z prysznicy, które znajdują się w kabinach przy tej toi. Są dwie i obok wrzutek kabiny z prysznicami. Nie ma tutaj, drodzy Państwo, jest pytanie, także kwestia zakończenia. Nie ma tu ze sobą notatek, trudno mi, ale proszę podejść do organizatorów, którzy stoją na mecie i Państwu udzielę, wyczerpują prezentację. Bardzo proszę. Nie, nie ma siły, nie ma i koniec. Ej, ale tu niektórzy przed meczem jeszcze... No bo tam minuty. Ja już nie mam siły. No, ale niektórzy... Ale wiesz, jak... A niektórzy to nie. A jeden tam przed meczem trzy pompki zrobił. Jeszcze, no tak, chodzi, to też bym zaczął. Ale nie był na przodzie wcale, nie był. Zapraszamy na posiłek, przypominam, szczyt Pałacu Ochrony Parku. Zapraszamy na grzyk wrzesiński z ziemniakami czy z porami. Wrzesińska Spółdzielnia Mleczarska, jeśli ktoś by chciał skorzystać, czy jest amatorem pizzy, to można odpłatnie oczywiście. Mamy tutaj pizzę, która tak. Głosowanie na grup, tak. Proszę. Pizzerii możemy też skorzystać, oczywiście odpłatnie, jeśli ktoś ma Państwo ochotę, dlatego że sklepy są pozamykane. Dzisiaj jest
jeszcze butelkę, stoi to miły katar. Już prostuje pan Kuzis tutaj mnie wyprostował, to nie jest losowanie nagród, tylko wręczanie nagród, które tak rozlosujemy, nieważne, tak? A to po prostu nie słyszą, po prostu wręczamy, o, tak. To są takie zawiłości urzędnicze, ale to już nimi jest to rozsądzać. O co tu chodzi? Prawdopodobnie chodzi o, jak nie wiadomo, co to o nazewnictwo to jest to. I biegnie trójka zawodników. Uwaga, tam Helena na trasie. Brawo! To jest pani Jasia Konieczna. 36 to jest Kamila Majorek. 35 to jest Danuta Koszarek-Czterny. Witamy na mecie następnych zawodników. Rozrywkę kończącego bieg jeszcze nie widać. Znaczy się, że ktoś natrafił jeszcze. Jeszcze jedna osoba. Jak zobaczymy żółtą koszulkę i zawodnika przed tym, to znaczy się, że biegał będzie, czy biegnie ostatni zawodnik. Czy może zawodniczka? Nie wiem. Czy to będzie pani, a może pani? Zapraszamy także, jeśli chodzi o dzieci, nie tylko dzieci, do strefy sportu powiatowej, organizowanej przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Za chwilę będziemy mieć pokaz, oczekując na zakończenie, które będzie szybkie, czy Państwu powiedzieć, bo zdaję tutaj, jeśli chodzi o firmę, która zajmuje się mierzeniem czasu, maratończyk.pomiarczasu.pl, przedtem www. Szybko zostaną. Zresztą możecie Państwo online'owo w internecie w tej chwili czasy na bieżąco sobie sprawdzać, proszę stuknąć. www.maratończyk.pomiarczasu.pl i na kiełbaskę zapraszam. Dzień dobry. Dobrze, pani biegnie, dobrze, a potem już chciałam nie oczekujemy jeszcze na ostatniego zawodnika. Trzeba iść tam. Tak. To iść, Teresa idzie. Brawo, Robert! Nie. Wszystko się filmuje. W oczekiwaniu na wyniki pokaz freestyle pszczelarz. Który pokaże nam żonglerkę piłkami. Zapraszamy jeszcze raz, jak już mówiłem, jeśli chodzi o... Jeszcze jeden, droga pani. Pani przewodnicząca tu już przebiera nogami, żeby chciała kończyć, ale jeszcze nie. Jeszcze musimy poczekać. Jeszcze nie, proszę. Myślę o bieg, natomiast nie chodziło o zakończenie. Na powiatową strefę sportu zorganizowaną przez Starostwo Powiatowe zapraszamy. W programie rzut piankowy oszczepem, bieg na dystansie 30 metrów, rzut do celu. Za udział każdy uczestnik koszulkę, medal i dyplom dla każdego dziecka i jego opiekuna. Zapraszamy na posiłek zawodników, szczyt pałacu, remonta od strony parku i zapraszamy także na
do stoiska wrzesińskiej spółdzielni mleczarskiej na wrzesiński gzik, bardzo smaczny. Degustacja. Super. A jeszcze dmuchane zamki i malowanie twarzy. Witamy na ostatniego zawodnika. Spróbujemy oszyfrować, jeśli nam się uda, już Państwu podam. Straż jedzie, pilot kończący, czy pilot, no znaczy kończący, jedzie. Ten oszyfrować, a numeru nie widzimy. To jest 18, to jest Michał, pan Michał Sereda. Brawo, panie Michale. Dziękujemy.